Guten Tag, my friend, w kolejnym odcinku zagrajmy w Blitzkrieg Horyzont w ogniu i w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie ostatni rozdział naszej kampanii Romla, czyli Forteca Europa, opis misji, Sycylia, lipiec 1943, typ historyczny, opis. Podczas tej misji trafisz na Sycylię, gdzie twoje doświadczenie jest wymagane przy przeprowadzeniu sprytnego manewru. 10 czerwca 1943 roku alianci wylądowali na Sycylii. Pomimo silnej obrony oddziały niemieckie i włoskie zostały zmuszone do ucieczki. Podczas manewru wycofywania się myśliwcy zniszczyli całą niemiecką dywizję. W ciężarówkach dywizji znajdują się ważne dokumenty, które nie mogą wpaść w ręce wroga. Musisz odzyskać te dokumenty i dotrzeć na wskazane pozycje w celu ewakuacji. Cały teren jest zajęty przez Amerykanów. Działasz głęboko za linią frontu. To nie jest misja samobójcza. Wypełnij swoje cele i sprowadź swoich ludzi bezpiecznie do domu. No, powiem wam, sytuacja Niemiec jest coraz gorsza. Zrzuty. Batalion spadochroniarzy czeka na zrzut. Na potrzeby tej operacji przydzielono ci dwa samoloty U-52 w nocnym kamuflażu. Te pomalowane na czarno samoloty są trudne do zauważenia, więc lądowanie o świcie powinno się udać. Gdy tylko wydarzy rozkaz startu bombowcom, wróg się o tym dowie i może zaalarmować swoje własne siły powietrzne. Powinien opóźnić ten moment tak długo, jak to możliwe. No dobra, więc widzimy się w bitwie. Okidoki, jesteśmy. Zapisujemy grę. Powiem wam... Zrzut. No możemy zrzut spadochroniarzy chyba zrobić, tak? Bo jest... chyba noc. Aha, no bez jaj. Dacie radę. Patrzcie, czy to jest kurde... katorga. Wsparcie lotnicze udostępnione. Dobra, zrzucaj na siebie żołnierzy. Możemy jeszcze raz to zrobić. Zrzuć spadochronowy. O, już nie możemy, ale zawsze możemy zbombardować. Ale co mam zrobić? Muszę ewakuować, tak? Tylko szkoda, że nie mam żadnych czołgów. Rozumiecie, żadnych. Z naciskiem na... Na żadnych. Dobra. Nie wiem, czy warto coś tutaj, nie wiem, zrobić. A, w sumie jest troszeczkę dużo, więc możemy ich tutaj poobsadzać. Tu mamy na razie czysto, fajne są te kamuflaże nocne. Ciekawe, gdzie mam się udać? Pewnie mam się udać gdzieś tu. Znając życie. Tutaj na pewno nie. Wracamy do domu. Dobra, super, dużo żołnierzy mamy. Czy to coś nam da? No nie wiem. A, wiem, że to jest pusto. No dobra, wykonaliśmy zrzut i co teraz? No bez ja, że tych żołnierzy mi zablokowało. No superancko. Aha, dobra, nie. Na szczęście nie. Przejmij ciężarówki. Wszystkie dane znaleziono w stanie nienaruszone. Doprowadź swych spadochroniarzy bezpiecznie do domu. Alianccy żołnierze zajęli na teren wokół lotniska. Nie przebije się przez nie wroga bez dobrej strategii. Koniecznie musisz przewieźć swoich żołnierzy na pakach amerykańskich ciężarówek. Wtedy wróg ich nie zauważy. Stania w oddale amerykańskiej stanowisk artyleryjskich. Przejmij to miejsce, nie uszkodź ciężarówek. Będą ci potrzebne. Chodźcie, wszyscy. Jedynka.
i musicie tutaj przejąć. Tylko mam nadzieję, że ci żołnierze zejdą, na przykład ci. Bo już tu się robi tutaj tragedia. Chodźcie, 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 chodźcie wszyscy. O, o, schodzą, 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 nie jest tak źle. Dobra. Szybki atak, wiem, że tutaj są żołnierze. Spierdalamy. Uciekajcie, kuźwa. Oh shit. Żeby nie dam rady, no nie chuja. No patrzcie, co tu się dzieje? Zobaczcie, no to... It's not make sense. Zobaczcie, no czy to... Chodźcie wy tutaj. Haha, come on, come on, dać radę. Dobra, no niby... Jeszcze tych coś przejąć. I byłoby fajnie, ale... Odlot. Doprowadź swoich żołnierzy na lotnisko. Stamtąd zabierze ich samolot transportowy. Pomimo, że lotnisko jest zajęte przez wroga, zapewne uda się pokonać strażników, nie spodziewając się ataku. Na lotnisko może dostać się... amerykańskich ciężarówkach. Zakładam, że nie zostały one zniszczone. Posadź swoje spadochroniarzy na pakach ciężarówek Studebaker. Weź głęboki oddech i ruszaj w kierunku lotniska. Zabierz ze sobą przyjęte czołgi M3. Przy odrobinie szczęścia powinna ci się uda przedostać przez linię wroga niezauważonym. Nie bierz ze sobą niemieckich pojazdów, bo to może cię zdemaskować. Taką mam nadzieję. O, powiem wam, będzie beka. Oj, będzie źle, zapiszmy sobie tej grę. Bo to będzie, kurde... tragedia. Mam nadzieję, że dadzą radę. Teraz wszyscy tutaj. Atak. Haha, come on. Atakujcie. Dlaczego nie atakują? Dajcie radę, dajcie radę, dajcie radę. No musicie dać radę. I to jeszcze oni to nas ścigają. No proszę was, bez jaj. Odlot. No niby się udało to. Haha, F-52 graży na lotniskiem, gotowy do podjęcia spadochroniarzy. Ochroń lotniskarz do momentu, gdy przybędzie U-52. Jeśli wróg zbliży się do terenu lotniska, U-52 zawróci i pojawi się sobie, gdy wyczyścić okolice żołnierzy. No bez jaj.
jest tak zajebiście, że aż nie wiem. Nie, napierdzielę, zróbmy tutaj, kurde, fajny napad bombowy. Wygrałeś, super, brawo, udało się. Ta misja jest naprawdę ciężka była, trochę taka zabójcza, można by powiedzieć. A więc, no beka. Ale dobra, widzimy się w statystykach. Krzyż rycerski Krzyża Żelaznego jest przyznawany żołnierzom Wehrmachtu, którzy dokonali czynów przewyższających te dzięki, które otrzymali Krzyż Żelaznej pierwszej klasy. Szczerze powiedziawszy, mieliśmy jeszcze takie wozy pancerne, opancerzone. Zapomniałem ich użyć, ale no cóż. Taktyka, minus 10, zobaczenie transport minus 1, ostrożność minus 4, zawodzenie minus 12, sztukowienie minus 3, następna ranga plus 1, ale to jest mniejsze, ma jakieś lekko haubice, sam już działał pepanc, naszą, to jest fajne, dobre. Sztuka trójkę, panterkę, etc. No i dobra, to zapiszmy sobie gierkę. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!